Mławski oddział Solidarności wyruszył wczoraj na protest do Warszawy. Około 40 członków związku będzie manifestować przeciwko projektowi zrównania i wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat. Szef Mławskiej Solidarności Mirosław Zbrzezny nie jest pewny, czy rząd ugnie się pod falą protestów, ale uważa, że protest na pewno odniesie jakiś skutek. W jakim celu zebraliście się tutaj? Gdzie jedziecie? Co będziecie? Jedziemy, znaczy zbieramy jeszcze ludzi po drodze. Grupa 40 osób. Jedziemy na protest pod Sejm w związku z podniesieniem wieku emerytalnego do 67 lat i sprzeciwiamy się temu, bo jest to oszukaństwo państwa, bo to po zwiększenie wieku emerytalnego to nic nie daje, po prostu będzie większe bezrobocie, a trzeba zatrudnić młodzież, po prostu młodszych ludzi, żeby pracowali. A Platforma z PSL-em zaczyna bajki już teraz opowiadać. A najgorsza sytuacja jest, że młodzi nie mają pracy, a jeżeli młodzi nie będą pracować, to nie będą mieli ludzie na emerytury, no. To tak jak kolega powiedział, nie zgadzam się, dlatego że pracujemy już, jak kolego jesteśmy jednego rocznika, pracujemy już prawie 37 lat i jeszcze byśmy pracować, proszę Państwa, to by trzeba policzyć, to 8,5 to by było 13 lat jeszcze pracować. Nie wyobrażam sobie, żebym tyle pracował. Pracujemy 37 lat już w jednym zakładzie. Co Pani sądzi o tym pomyśle? Uważam, że kobieta więcej i tak pracuje od mężczyzny, bo i w domu, i w pracy to i tak na dwa etaty wychować dziecko, jedne, czy dwoje, czy troje, to jest już dużo. A teraz przedłużyć 12 lat, to jest bardzo długo. Już i tak kobieta 55-60 lat to i tak schorowana jest, zmęczona życiem. Także uważam, że słusznie walczy o swoje, że powinno być tak, jak było 60. O, może pani nam opowie, właśnie co pani sądzi? Ja jestem z rocznika 1954, mam 38 lat pracy, mnie reforma z 99 roku przedłużyła emeryturę o 5 lat, czyli do 60, bo kobiety mogły odejść na wcześniejszą 55, a teraz jeszcze nowy rząd zafundował nam 7 lat, czyli 12 lat, mam 38 lat pracy. I 12, także nie wiem do ilu lat, a w zakładzie pracuję takim, gdzie starzy ludzie są, no, przez potencjalnego naszego pracodawcę niemile widziani. Już powinni iść na emeryturę, tylko kto nam da tę emeryturę? Czy pani ma szansę w tym wieku na znalezienie pracy? Nie mam żadnej na pewno nie. Nikt, 58 lat, nikt nikogo takiej babci nie chce. Tutaj mamy pana, który sugeruje nam, że ma 66 lat, szuka pracy, czyli zostaje mu jeszcze rok do tej emerytury. Czy on ma szansę na znalezienie tej pracy? Raczej nie ma, żadnych szans nie ma. Jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że z nami grupa młodzieży, parę osób młodzieży z nami jedzie, akurat będą dalej wsiadali, nie tylko starsi, ale i młodzież jedzie. Znaczy, że młodzież też widzi potrzebę tego, a pan premier bajki nam zaczyna opowiadać po prostu i według mnie żadnego przedłużenia nie powinno po staremu i jeszcze wypuszczać jakiś, zrobić okres, żeby ludzie wcześniej odeszli, żeby ci młodzi mieli zatrudnienie, bo w tej chwili nie mają młodzi zatrudnienia. Oszukał nasz rząd. Rząd Donalda Tuska. Oczywiście. Jest to kłamstwo, oszustwo i każdy to widzi. Dzisiaj mławscy związkowcy od rana pikietują przed kancelarią premiera. Pomagają im w tym transparenty, trąbki i kamizelki z hasłem nie dla wydłużenia wieku emerytalnego. W piątek w Sejmie odbędzie się głosowanie nad referendum emerytalnym. Pod wnioskiem podpisało się 1 400 000 polskich obywateli.